Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Bet Show. Dziś sprawdzamy, w jakiej formie są nasi czołowi zawodnicy w skokach narciarskich na chwilę przed rozpoczęciem Pucharu Świata. Kamil Stoch obok Justyny Kowalczyk to nasza największa nadzieja medalowa na zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Zobaczcie, jak naszemu mistrzowi idą przygotowania do tej imprezy. Panie Kamilu, lato trochę słabe w Pana wykonaniu, ale chyba w Pana wypowiedziach nie słychać. No, bywały lepsze. Szkoda, że 10. miejsce jest postrzegane jako słabe. No, na mistrza świata to zawsze są oczekiwania. Taki kraj... Ciekawe, jak co sądzicie o innych sportach. No, dlatego właśnie będziemy na Was straszną presję wywierać w tym sezonie i chciałem spytać, czy jesteście na to gotowi, bo generalnie wszyscy zawodzą i między innymi w Panu i w Justynie Kowalczyk i całej drużynie skoczków jest ta nadzieja, żeby wreszcie jakiś sukces w tym polskim sporcie odnieść. To ja uważam, że nie jest tak tragicznie, jak tutaj Pan mówi, bo sporty czy sukcesy w polskim sporcie są, tylko ich nie dostrzegamy, bo to lato uważam dla nas przynajmniej było bardzo dobre. Wiadomo, że skoki nie są tak popularne w lecie, ale jeżeli chodzi o całokształt, to naprawdę wypaliliśmy super. No i tutaj ta zima, jeżeli tak by się miała potoczyć jak lato, to będzie naprawdę emocjonująca i obfita w takie pozytywne wrażenia. Cieszą Pana sukcesy póki co te letnie tych naszych młodszych zawodników, którzy dotychczas byli w cieniu, takich jak Jan Ziobro, Krzysztof Biegun. I czy czuć taką wewnętrzną, pozytywną rywalizację między Wami? Czy Was bardziej nakręca, czy jesteście, czuć jednak taką, no, że jednak się spinacie bardziej? Tak, no jak najbardziej to, że teraz mamy taką mocną ekipę, mocna drużyna. To jak najbardziej powoduje, że jednak ta motywacja też musi być większa do pracy, bo poziom na zawodach, na krajowych zawodach jest niesamowicie wysoki. Żeby cokolwiek osiągnąć, no to trzeba się trochę napracować. No i właśnie to, że mamy wysoki poziom w naszym kraju, pomaga później w rywalizacji międzynarodowej, bo uważam, że teraz mamy jedną z najlepszych drużyn na świecie i jeden z najwyższych poziomów, jeżeli chodzi o zawody krajowe. Także dużo łatwiej się później startuje. Mieliście już okazję jakoś konfrontować się w ostatnim czasie, podpatrywać inne drużyny, które trenują na tych samych skoczniach, gdzie Wy w ostatnim czasie? Mieliście kogoś już zobaczyć, czy jeszcze nie było takiej sytuacji? Tak, mieliśmy okazję trochę w Oberstdorfie zmierzyć się z innymi zawodnikami z innych krajów, no ale to też tutaj też nie ma się co patrzeć na innych i tak dosłownie brać wszystkiego tak jak jest, bo jeszcze do zawodów trochę czasu zostało, także dopiero w połowie listopada, czy koniec listopada, tam będzie taka dokładna weryfikacja. Inauguracja w Klingenthal, to dla pana dobra decyzja, czy wolał pan jednak te starty w Skandynawii, czy bez znaczenia? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, nigdy nie przywiązywałem do tego uwagi, gdzie te zawody będą. Po prostu tam do mnie należy to, że tam, gdzie te zawody są, tam mam jechać, tam mam wystartować i tam mam zrobić to, co do mnie należy, czyli oddawać jak najlepsze skoki. Dawid Kubacki to od zeszłego sezonu mocny punkt naszej reprezentacji, a ukoronowaniem jego dobrej formy stał się brązowy medal zdobyty na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme. Mieliście teraz okazję skakać na tych lodowych torach. Czy zmieniło się coś, nie wiem, w swoim odczuciu w porównaniu do formy z tych takich klasycznych letnich? To znaczy, jeżeli chodzi o tą zmianę torów, tam jest lekka różnica, ale nie wpływa ona negatywnie na nasze skoki. Więc tutaj no było to takie wejście na lód, na takie przygotowanie do zimy, ale myślę, że głównie tam skupialiśmy się po prostu na doszlifowywaniu tych drobnych błędów, które gdzieś tam się pojawiają, żeby z tą formą dojść na taki dobry poziom na zimę. A jak byś ocenił lato w swoim wykonaniu? W ostatnich sezonach w lecie chyba było lepiej, później w zimie to różnie wyglądało, raz lepiej, raz gorzej. Jak teraz czujesz? To znaczy w tym roku lato było o tyle inne od tych poprzednich, że nie dość dużo konkursów odpuszczaliśmy po prostu i z tego względu jakby nie było jakiegoś wielkiego wyniku.
chociażby w tej klasyfikacji generalnej, chociaż chyba i tak nie było jakoś źle. Jeżeli chodzi o te konkursy, w których startowałem, to myślę, że mogę być z nich w miarę zadowolony. Zwłaszcza, że tutaj to lato było bardziej przygotowawcze, nie nastawialiśmy się na jakieś wygrywanie tego letniego Grand Prix, bo tutaj jednak zima jest ważniejszym celem. A jeżeli chodzi o te poprzednie zimy, no to cóż, ta zima, którą mamy za sobą, ona była dla mnie takim sezonem przełomowym trochę, bo poradziłem sobie z tym problemem, który wcześniej nie dawał mi skakać czy rywalizować odpowiednio w zawodach, bo gdzieś tam jednak głowa nie puszczała i nie mogłem sobie z tym poradzić tak, jak powinienem. A ten ostatni sezon poszedł dobrze, poradziłem sobie z tym problemem, mimo że gdzieś tam później też się zdarzały sytuacje, że było trochę gorzej, ale udawało się jeszcze odbić od tej zniżki i jeszcze gdzieś tam dobrze skakać. Także myślę, że pod tym względem już jest ok i nie mam się czego obawiać przed zimą, jeżeli chodzi o głowę. Nogi też mam przygotowane, o to trenerzy zadbali i teraz zostaje tylko cieszyć się z tego skakania. A czujecie duże parcie ze strony młodszych kolegów, bo teraz tutaj w lecie chłopaki z kadry młodzieżowej mieli bardzo dobre wyniki. Czujecie dużą rywalizację o miejsce, żeby znaleźć się w tej czwórce olimpijskiej? To znaczy ja bym tego jakoś rywalizacją nie nazwał, bo tutaj nie ma jakichś zaciekłych bojów między nami. Mamy świadomość, że no na zawody będzie jeździła ta najlepsza piątka, szóstka, czy jaką tam będziemy mieli kwotę. I tutaj w naszej kwestii jest tylko przygotować się do tej zimy, skakać swoje i najlepsi będą jeździć. No tutaj jakby ta rywalizacja nie jest personalna między nami, więc tutaj nie może czegoś takiego być, bo inaczej to jednak by psuło atmosferę między nami. A w ten sposób jakby to pogorszenie atmosfery nas nie dotknie i mamy wszyscy jasną sytuację. Jesteś najlepszy, jedziesz, tyle. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że oglądając Bet Show miło spędzacie czas. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!